Witam Państwa z Wrocławia, mówi Beata Andrejas. Jest 2 lipca 2015 roku. Minęła godzina 13. Łasce samego Boga staje się pokarmem na życie wieczne. Kontynuuję moje przemyślenia, przedstawianie Państwu, dzielenie się z świadectwo na bieżąco sytuacji w Polsce. Słyszymy, Radio Maryja właśnie aktualnie przekazuje jakąś prze, dokładnie nie wiem w jakim miejscu, ale jest ona prowadzona przez osobę, która mówi po polsku, ale nie jest to język tej osoby ojczysty. Nie wiem jakiej narodowości jest ten kapłan prowadzący mszę, ale jest to tak bulwersujące usłyszeć księdza, który w polskich mediach prowadzi mszę niepoprawną polszczyzną, bo przecież Polska kapłanami stoi. Mamy bardzo dużo duszpasterzy. Kościół katolicki jest mnie niepokoi. Nowa ewangelizacja bardzo mnie niepokoi, szczególnie po tym, że się dowiedziałam, że ma ona służyć ewangelizacji Polaków w nowy sposób. I obawiam się, że jest to jakiś globalny sposób. Dziękuję na razie.